Cześć wszystkim, tu Emil. I Aiko. Dzisiaj lubimy Anison Karaoke. Co to jest Anison Karaoke, Aiko? Anison Karaoke wa anime no uta shika utawanai karaoke desu. Jesteśmy teraz niedaleko naszego domu, pod karaoke. Wbijamy teraz, jest jeszcze dość tanio, ponieważ jest przed 15, więc zobaczymy, kto zaśpiewa więcej piosenek z różnych anime. To jest karaoke. Niestety nie mogliśmy spędzić razem świąt, ponieważ pracowałem, prowadzałem grupę z Polski, więc Aiko siedziała w domu, słuchajcie, przez 3-4 dni i oglądała non-stop anime. I tak się naoglądała anime, że postanowiła pójść na karaoke, pośpiewać piosenki z jej ulubionych anime. A, mamy jakiś kupon zniżkowy, Aiko to zawsze coś znajdzie. Szukamy naszego pokoju w karaoke, każdy ma własny taki box. 13 tutaj. Wbijamy. Całkiem spory. Wow. I powiem wam tak, to jest dość wyjątkowa okazja, ponieważ my bardzo rzadko chodzimy na karaoke. To jest chyba nasz drugi raz wspólnie na karaoke. A jako zazwyczaj unika chodzenia na karaoke. I dzisiaj będzie challenge, kto zaśpiewa lepiej piosenki z anime, kto zna więcej, no pewnie Aiko, ale w każdym razie próbujemy, no będę próbował walczyć o swój honor maniaka anime i będę śpiewał piosenki z różnych anime, które znam. カラオケに来てるんですけど、日本人はみんなカラオケ大好きな人がみんなじゃないか。まあまあ、好きな人多くて。はい、これ以外。私はあんまり来てないです。で、大体どんな田舎の街にもカラオケはどこか行ける範囲にありますね。で、カラオケ行くとこういうリモコンの機械があって、これで歌いたい歌を入力したりして歌います。で、カラオケにはこういうフードのメニューもあったりですね。グランドメニュー。なんかお酒とか、なんかおつまみとか。 Mamy różne drinki na gorąco, jest czekolada, jest chyba jakaś kawa. Tutaj natomiast napoje gazowane, Pepsi, herbatka, jest zielona herbata, Lipton. Mamy już nasze drinki, zaczynamy anime son, anison, anison? Anison karaoke. Anison karaoke, yay! Stawką dzisiejszego challenge'u jest kolacja sushi, więc ten, kto zaśpiewa więcej piosenek za anime, zrobi to lepiej, wygra kolację sushi, czyli druga osoba, która przegra, zapłaci za kolację. Zaczynamy! Przygotować trzeba mikrofon. No dobra, najpierw zdecydujemy, kto zaczyna, czyli papier, nożyce, kamień, dzianken, po japońsku, jedziemy. Saisho wa gu. Dziankiem. Ha! Ja wygrałem, więc ja zaczynam. Zaczynamy z pierwszą piosenką z Dragon Balla GT. Jest to jedna z moich ulubionych piosenek japońskich z anime. I także jest to jedno z moich pierwszych anime. Wiem, że tutaj puryści Dragon Balla pewnie mnie rozszarpią w komentarzach, ale ja zacząłem swoją przygodę z anime i z Dragon Ballem właśnie od Dragon Balla GT. Więc mam pewien sentyment do tej piosenki. エミリの歌、まあ良かったんじゃないですか。イエーイ。じゃあ次私の番だね。私ね、あのね、歌うまくないです。 だからカラオケ来てません。なので、まあちょっと皆さんの耳を汚してしまうかもしれませんが、アニソン歌うのは大好きなので頑張ります。No, sam jestem ciekaw, jak sobie Aiko poradzi, ponieważ no, nie przypominam sobie w ogóle sytuacji, kiedy by śpiewała. Już to było tak dawno temu, że nie pamiętam, więc naprawdę jestem ciekaw, jaki to wyjdzie. Bardzo proszę, Aiko. Gambatte, powodzenia. なんかカラオケで歌う歌忘れないようにいろいろリスト作ってきたんですけど。 その中から選びたいと思います。最初何にしようかな。じゃあ私が一番最初に歌うのは、鋼の錬金術師のメリスタ歌います。
Aiko, co to za teledysk był? Naka henna enzo detekki maszta. Soste, simasen, sasho kara ikinari oto o hazushite shimaimashita. Tabun kono enzo no sei desu. Naka nihon no karaoke dewa, tokidoki sono tabun chusakken no mondai toka de, zenzen kankei nai enzo detekuru koto mo kekkou oi desu. で、今日来てる方カラオケはですね、比較的アニメの映像が出やすいあの機種を使ってるので。Kolejna piosenka, którą zaśpiewam, zna prawdopodobnie każdy, który oglądał Polonię, prawda? Jeden w latach 90. Pierwsze anime w Polsce to właśnie nam się pojawiały i to będzie generał Daimos. Aiko, Daimos 4? 知らない。Japończycy nie znają tego, bo to jest z lat 70. To już to nie jest pokolenie Aiko, więc Aiko w ogóle nie kojarzy tej bajki. Tate, Toshu, Daimos! Mój jase, mój jase, makani mój jase, Ikaru kokoro ni hi wo tsukero. Taose, taose, chikara no gani, omae no karate wo misete yare. Daimos, Kto oglądał generała Daimosa? Komentarz i łapka w górę pod tym filmem. Ja cóż, jest nie, to się Daimos nie ma kiedy najgorszy, no, mo kote kote no robot anime no, utaj tutaj to mówimy. Ja, to się wybrałem, no, King Gainer Over. King Gainer. Już wiem, jak pokonam Aiko. Po prostu ją wykończę tak, że nie będzie mogła już dalej śpiewać i zwycięstwo będzie moje. Kolejna piosenka to też klasyk znany z RTL 7 z tamtych czasów, czyli opening do anime Slayers. Jedno z moich ulubionych anime wszechczasów. Dobrze je wspominam. Aiko, maji de Slayers, shiranai. Ya, Slayers no anime shitte ru kedo, Slayers no anime no openingu utaenai. Sonna ni chanto mite nakatta kara. 信じられない。全然見てるアニメ全然違うね。次はですね、幽々白書の歌を歌いたいと思います。微笑みの爆弾。これはですね、私が90年代にすごいあの子供の頃好きで見てたアニメで、めちゃくちゃハマって、友達となんかアニメが毎週放送されて、放送された後になんか電話かけ合ったりして、なんか今回のすごい面白かったね、見たみたいなことを。やってたのをちょっと思い出します。カラオケ można także dostać takie rzeczy do kibicowania. Będę teraz wspierał Aiko. キングゲイナーだったから喉がガラガラして。俺のチャンスだ。Moja szansa na zwycięstwo. やば。一人ぼっち。会ってない人げ。めちゃくちゃ苦しい。なぜか。Aiko, dziwny na mako mitomeru? Maram mitomeru, mój czuto gambate. Wygląda na to, że faktycznie mam szansę wygrać. Po prostu wykańczając Aiko, już nie będzie w stanie więcej śpiewać, więc nad ilością piosenek jej nie pokonam. Na wymęczenie trzeba. Czas na kolejną legendarną piosenkę. Zaśpiewam opening z Yatamana. Z tym, że problem jest taki, że my opening Yatamana znamy głównie po włosku, bo w tym języku był puszczany na Polonii 1, oczywiście z polskim dubbingiem, ale wszystkim po prostu wtedy się kojarzyło to z japońskim, nie wiem czemu, ja też myślałem, że to japoński. Zobaczymy, jak oryginał brzmi. Aiko, znasz? わかんない、ちょっとチャレンジしてみる。これなんかガイドボーカルとかない？この曲では対応してません。
じゃあ次は私が大好きなエウレカ7のオープニングフローのレイズ歌いたいと思います。変わりゆく季節が街並み染めてゆく曖昧なあの日殺した約束は砕けて散った激しく儚い記憶の欠片。Brawo, Aiko. Brawo, brawo. Teraz zaśpiewamy w końcu coś, co oboje znamy, bo jest to legendarne anime, czyli chodzi oczywiście o Evangeliona. Evangelion の歌をどっちが歌うかっていうので、昨日家で喧嘩になりました。なので、二人でこれは歌いたいと思います。風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない、痛い手な瞳じゃあ今で次何歌う？だって歌ったじゃん、エヴァンゲリオン。だって今二人で歌ったじゃん、これ。でも俺の歌だったよ。違うよ、これ二人で歌、私の方が多く歌ってたよ。ドローだよこれ。で、私はその前に2回連続で歌ったので、次エミルが2回連続で歌わないとフェアじゃないでしょ。これはマイペセンカスコッギアス、ガードボーカル対応してませんだって。じゃあ私が一緒に歌わないな。世界さえも変えてしまえそうな自分はいつもすぐそばに。全然違うじゃん。No dobra, przyznaję się tutaj do porażki, nie kojarzę tego do końca, więc niezaliczona piosenka. すごいアニメ界では超有名な、作曲家の作曲した曲です。で、日本でもすごい流行りましたね。世界の始まりの日、命の木の下でクジラたちの声の音に作曲隊で聞いた、なくしたものすべて、愛したものすべて、この手に抱きしめて、今はどこをさまよいゆくの。あ、高すぎる。ブーブー。ちょっとなんかこの曲音が高すぎて。Fail, fail, 失敗。あいこ、niezaliczone。すいませんでした。歌えませんでしたこれ。ちょっと高すぎるし音が。音下げたけど、どこまで下げれば自分の声になるのか全然分かんなかった。No dobra, mi się powoli kończą już pomysły, bo ja nie znam już tak dużo piosenek za nim. I obawiam się, że mogę przegrać za taka, która przygotowała listę kilkudziesięciu pozycji. Więc przechodzimy do kontrataku, powracając do Dragon Balla. Dragon Ball Z, Shala, Het Shala. Shala, Het Shala, 何が起きても気分はへのへのハバパ、シャラヘッシャラ、胸がパチパチするほど騒ぐ天気なまさき。Żeby troszeczkę gardziołko uzdrowić, wziąłem taki napój kukurydziany. Och, paskudne, och. Krymozy. Nie, dobra, to jest. Uff. Kawa. Kon. Też kukurydziany napój.
なんかちょっと臭くないそのドリンク、じゃあ次は割と最近のアニメの曲歌いたいと思います。3、4年ぐらい前の、結界戦線というアニメです。続編じゃなくて最初の方のあのエンディングの曲、なんだっけ、シュガーソングとビターステップ、これ結構難しい曲なんでちょっと歌えるか分かんないですけど、エミルに勝つためにちょっと頑張りたいと思います。よし。頂点天地みたいな競争にも慣れて、こんな日常を平和と見間違おう。キャンピングコースト揺さぶられながら見失えないものはなかった。ようやく現実の、まあ長くねえしだ、まあまあ OK。 いやーちょっとさし全然持って歌えなかったよこれ。ちょっともう一回当ててトライしよう。Wstyd się przyznać, ale mi już nie przychodzą do głowy kolejne piosenki z anime. No dobra, Aiko zna więcej piosenek może i tu chyba wygrywa, ale jeśli chodzi o performance i jakość śpiewania, to myślę, że ja jestem tutaj zdecydowanie zwycięzcą. Uso, nande? Chociaż to jest akiraka okasi yo, to to zure zuru jan, Emil. 自分が寿司をおごりたくないからってそういうことを言ってすごい悪いやつじゃん。